Witam serdecznie w moich skromnych progach. Ja jestem Arrakis, a to jest Uncharted: Zaginione Dziedzictwo Remaster z 2022 roku. Moi drodzy, jesteśmy w rozdziale czwartym zatytułowanym Ghaty Zachodnie i w dalszym ciągu eksplorujemy tą wielką, otwartą, w sumie pseudo-otwartą lokację. W tym odcinku zaczniemy kompletować brakujące żetony hoysalskie. Brakuje nam jeszcze 2 żetonów, a po zdobyciu ich, moi drodzy, będziemy mieli szansę zostać posiadaczami bransoletki, którą widzieliście w poprzednim odcinku. Liczyłam, że im się znudzi i odjadą. Może odjadą, jeśli ładnie poprosimy. Dobra, wyskakujemy z samochodu, gdyż... Tak, to jest to miejsce. Jest snajper. Jest sporo przeciwników. Tam również mamy snajpera. Pójdziemy od tyłu. W pierwszej kolejności pozbądziemy się właśnie snajperów, a później będziemy sobie spokojnie eliminować przeciwników, którzy są na ziemi. Dzień dobry. Oj, 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 nie tak to miało wyglądać, no ale cóż. On miał zostać na górze, a nie spaść w dół. Za filar. Uważaj, tam ktoś jest. Mamy trupa. Oczy dookoła głowy. Mają trupa. Dobra. Pan snajper niech się odwróci. I teraz zaczniemy sobie eliminować resztę zawodników. Dzień dobry. Wracamy w trawę. Od razu amunicję sobie podniesiemy. No, w dobrym kierunku pan idzie. Jeszcze kawałeczek poproszę. Dzień dobry. Wracamy w trawę. O, tu jest was aż 3 w jednym miejscu. Tu ich nie ma, a u ciebie? Tu też, pusto. Rozejrzę się tu, a ty idź tam. Dobra. Mogliby się troszeczkę rozejść. Wcale bym się nie pogniewał. Dobra, podejdźmy do nich bliżej. Nie ma co. Dzień dobry. Ładnie. I Jest jeszcze jeden zawodnik. Zaraz. Kurde, co to było? No kurde, co to było? Kto jeszcze został? Czysto. Zobaczmy, co tu mamy. Wszyscy, moi drodzy, mamy wybitych wszystkich przeciwników. Witam ponownie. Dzień dobry. Ściana rozwalona, więc nic nie tak, nie ma. Znalazłaś coś? Chłopcy Asawa mnie uprzedzili. Daleko nie odeszli. Mamy skrzynię. Schowali to gdzieś w pobliżu. Racja. Miejmy nadzieję, że będzie to w skrzyni. Szybki włamik. 3 skobelki. O, dobra. Będzie. Pierwszy skobelek jest. Drugi skobelek jest. Jest i trzeci skobelek. Pięknie. Otwieramy wieko. Jest moneta. Znaczy żeton. Jest żeton. Znalezione, nie kradzione. Piękny. Granatów nie potrzebujemy. Tej broni też nie potrzebujemy. Rozejrzyjmy się jeszcze tutaj po okolicy. Może coś jeszcze będzie ciekawego. Jest druga ciężarówka. Może na drugiej ciężarówce też będzie skrzynia. Nie ma. Ale za to tutaj jest skrzynia. Pięknie. Kolejny płamik. Pierwszy skobelek. Drugi skobelek. Trzeci skobelek. Cudownie. Pistolet z tłumikiem. Nie chcemy. Nasza fura jest tam. A w sumie to możemy się dostać jeszcze do tej rzeźby. Może będzie możliwość zrobienia zdjęcia. Góra. I na drugą stronę. Zdjątko? Nie. Że co, proszę? Topór wskazuje w tamtą stronę. No dobra, moi drodzy, zchodzimy. Auto, gdzie jest auto? Auto jest tam. Pięknie. Siadamy. Luknijmy na mapę. No dobra, czyli musimy jechać w tym kierunku. Mapa. Czyżby to było to? No na to by wychodziło. Tak, zostanę na czatach. Mamy kolejną kapliczkę. Jakież to cuda na nas czekają. Wchodzimy do góry. Zobaczymy, co nas tutaj niezłych odcisków spotka. Tak, moi drodzy, mamy zamknięte wejście. Oj. Dobra, sprawdźmy to. Dobrze, że nie zaciągnęłam głowy. Kolejna łamigłówka. Dobra, można kręcić obręczą, można zmienić obręcz i przesuwać fragmenty układanki. Pewnie będzie chodziło o coś takiego. Dobra, kręcimy. Wyjazd. Znowu sobie zakręcimy. Zaczynamy robić postępy. Pięknie. Ale co teraz? Dobra, kręcimy dużym kołem. Wyrzućmy największy kawałek. Znowu zakręcimy dużym kołem. A teraz zakręcimy mniejszym kołem. Tarcze obracają się niezależnie od siebie. Jeszcze do ciebie wrócę. Oj, nie ten przycisk, moi drodzy, nie ten przycisk. Dobra, mechanizm. Odwracamy. I teraz przesuniemy sobie wszystkie koła w tą stronę. Chodź, dołączysz do zabawy. Ładnie. Następne koło odwrócimy. Mechanizm. Wyjeżdżamy. Zmiana koła. Mechanizm. Zmiana koła, moi drodzy. Za daleko, cofnijmy troszkę. Dzięki za cierpliwość. Ładnie. Pięknie, moi drodzy. Zagadka rozwiązana. Zagadka rozwiązana i idziemy po żeton. Moi drodzy, mamy żeton. Ostatni brakujący żeton. 11. Druga strona. Właśnie, oblukajmy. Tak oto on wygląda. Z kucykiem do kieszonki. A z tej strony też można wejść. 11 królów, 11 żetonów. Jedziemy do tych ruin z... Wejdziemy sobie też i z tej strony. No tak, też prawda. Proszę, moi drodzy, mamy skarby. Pięknie. Nefrytowy wisior. Proszę bardzo, tak oto prezentuje się nefrytowy wisior. Ładniutki, kolorowiutki, z koralikami do kieszonki. Pięknie, moi drodzy. I teraz wrócimy sobie do świątyni, w której była bransoletka. I my powinniśmy jechać jakoś tak. Dobra, mapa. Dobrze jedziemy. W miarę dobrze jedziemy. Okej, jesteśmy na miejscu, moi drodzy. Wysiadka i pędzimy po bransoletkę, moi drodzy. Pędzimy po fajną bransoletkę. Do środeczka. W górę. No i dwa ostatnie żetoniki. Pyk. Co się dzieje? Dostałyśmy nagrodę i to bardzo, bardzo ciekawą. Mamy nagrodę, moi drodzy. Bransoletka. Dobra, dostanę, zakładamy. Za niego pokaźną sumkę. No, chyba że go zatrzymam. No, ładniutko. Może znajdziemy coś dla ciebie. Znajdujesz Rubin Królowej. Rubin Królowej wibruje, gdy w pobliżu jest skarb. No, moi drodzy, pięknie. Przecudowna nagroda. Łatwiej będzie nam znajdować skarby. O! Patrz, kogo tu mamy. Pullman. A? Ten małpy z Pullmanu. Urocza jesteś. Bardzo śmieszna. Moi drodzy, pięknie. Bransoletka działa. Bransoletka działa, moi drodzy. Mamy skarb. Podnosimy. Hoysalski nóż typu kukri. Proszę bardzo. Tak, oto prezentuje się hoysalski nóż typu kukri. Do kieszonki. Kolejny skarb. Grawerowana miedziana tabliczka. Proszę bardzo. Tak oto prezentuje się grawerowana miedziana tabliczka. Do kieszonki. I kolejny skarb. Srebrny kielich. Proszę bardzo. Tak oto prezentuje się srebrny kielich. Ładniutko. Czy coś tu jeszcze ciekawego? O, proszę bardzo. Koledzy, nie wzięłam bananów. Właściwie to małpy nie jedzą bananów. Mamy rozmowę? No nie. Serio? Mogą, ale tego nie robią. Wolą owady, orzechy i liście. Banany są dla nich za słodkie. Mój świat legł w gruzach. Święty Mikołaj też pewnie nie istnieje, co? Nie, on jest prawdziwy. Uciekamy stąd. Mamy to, co chcieliśmy zdobyć. Pięknie. Tak więc wracamy do samochodu. I teraz, moi drodzy, pojedziemy do ostatniej świątyni, ostatnich ruin, tych oznaczonych symbolem topora. Dobra, chodźmy do ostatniego fortu. I zobaczymy, co nas tam będzie czekać. Zbierajmy się stąd. Okej, jedziemy, moi drodzy. Fraser, muszę cię o coś spytać. To ważne. Śmiało. Ty i Nathan Drake. Tylko praca? Tak, w większości. Boże, ale jak? Ej, kto jak kto, ale ty nie możesz kpić z moich wyborów życiowych. Asav? I tamten żigolo z funduszu powierniczego? Byli tylko środkami prowadzącymi. O, moi drodzy, gdzieś ale tu jest Drake. Skarb. Nie był jest taki gdzieś zły. Tutaj skarb. Moim zdaniem. Dobra, wysiadka. Rozmowę zakończymy później. Gdzie jest skarb? Tutaj jest skarb. No, moi drodzy, ta bransoletka jest naprawdę przekozacka. Nie ominiemy już nic. Metalowe szpony tygrysa. Proszę bardzo, tak oto prezentują się metalowe szpony tygrysa. Do kolekcji i wracamy do konwersacji z Nadine. Dobra, o czym to my? No nic, jak mówiłam, moim zdaniem... Zaczekaj. Ej, uważaj. Ludzie Asawa chyba gdzieś tu są. Kolejny skarb gdzieś tu jest. Proszę bardzo. Moi drodzy, mamy wysyp skarbów w tym odcinku. Szybki włamik. Pewnie w tej skrzyni będzie skarb. No jeszcze odrobinka. Pięknie. Moi drodzy, mamy. Mamy skarb. Kolejny. W tym odcinku. Ozdobny motyl. Proszę bardzo. Tak oto prezentuje się ozdobny motyl. Ładniutki, kolorowiutki do kieszonki. A my wracamy do samochodu. Okej, jesteśmy na dobrej drodze. Wysiadka. Ej, patrz, topór siwy. Rany. Dobrze, że wlazłam na tę wieżę, co? Siwa. Był bowiem zniszczenia, prawda? Tak, ale raczej nie takiego, jak myślisz. Jest rozmowa, to tak znaczy, jak myślałem. Nie dosłownego zniszczenia? Dosłownego, ale w bardziej pozytywnym sensie. Na przykład wyzbywania się ego, złych przyzwyczajeń. Zrywania starych więzi? Właśnie. I moi drodzy, mamy bramę do wyważenia, więc idźmy po naszą linę z wyciągarki i do bramy. Moi drodzy, do bramy i będzie wyłamywanie bramy. Kolejne. Okej. Czy ja dobrze słyszałem? Przejdźmy na drugą stronę. No proszę, Nadine się w końcu do czegoś przyda. Jasne, na wstecznym. No jestem mile zaskoczony, że w końcu Nadine się do czegoś przydała. Wchodzimy do środeczka i proszę bardzo, cóż my tu mamy? Tygrys. Niezbyt wyrównana walka. Tak właściwie to Sala wygrał. Żeby ochronić guru, zabił tygrysa jednym ciosem. Stąd też wzięła się nazwa Hoysalowie. W ich języku hoj znaczy uderzyć. No proszę, nauczyłaś mnie czegoś. Kartkówka będzie później. Pięknie. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Ścieżka ewidentnie prowadzi tędy. Dobra, lecimy na drugą stronę. Nie! No nie mogło być za kolorowo. Fraser, wszystko okej? Tak, wskakuj. Woda jest super. Tak więc wpadliśmy do wody. Jasne. Co teraz? Cały kompleks jest pod wodą. Spróbujmy się stąd wydostać. Nurkujemy, moi drodzy. Oby tylko nasza pani się nie utopiła. Oby miała pojemne płuca. Bo widać, że kawałek drogi przed nami. Nie jest źle. Udało się. I proszę bardzo, moi drodzy. Ściana wspinaczkowa i do góry chyba są czekany. Tak, mamy czekany. Ponownie mamy czekany. To powinno się przydać. Elegancko, dwie kobitki, dwa czekany. Sam raz. Poprawka. Nasz sprzęt. No to lecimy, moi drodzy. Góra. Boże, pięknie. Zaraz wysiądą mi nadgarstki. Kolejna ścianka. No elegancko. I kolejna ścianka. Ładnie. Ale co? Dół? jedyna droga. Ohoho. Cześć, chłopcy. Nie da się dobrze walczyć w niedopasowanych butach. Nie stać nas na takie luksusy. Moi drodzy, mamy przeciwników znowu. Jestem mniejszy niż inni. To już nie mówimy o tym. Co ty? Ty dupku. Czekaj. Dobra, nie będziemy się tutaj bawić. Po prostu ich raz, dwa wykończymy. Troszkę zdrówka by się przydało odzyskać. Jeden granacik, drugi granacik. I moi drodzy, po temacie. Jesteś cała? Uzupełnijmy sobie amunicję, uzupełnijmy sobie granaty. Nie zatrzymujmy się. I będziemy dalej zwiedzać te ruiny. Ile my mamy w ogóle? 33. Dobra, zmieniamy broń. 94, jest lepiej. Tu gdzieś widziałem naboje. Gdzie widziałem naboje? Nie, nie widziałem nabojów. Wydawało mi się, że były naboje. No trudno, jak nie ma, to nie ma. Góra, moi drodzy. Lecimy do góry. I lecimy w dół. O rany. Co to jest? No proszę. Pewnie wkrótce się przekonamy. No proszę. Będzie coś ciekawego. Na bank będzie coś ciekawego. Okej, zobaczmy, co się wydarzy. Posąg się poruszył. No nic. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Okej. Dobra, wchodzimy. A niech mnie. To już wyższa szkoła jazdy. Cholera! Posąg znowu się poruszył. Ostrożnie. Nie podoba mi się to. Raz. Raz. Cofniemy się. Ale fart! Pięknie. Okej. Jesteśmy bezpieczni, moi drodzy. Jesteśmy bezpieczni, pędzimy dalej. Opa, chyba jesteśmy w domu, no chodź. Idę. I proszę, zdjęcie możemy wykonać. Oczywiście wykonamy Fotunię. Obczajmy ją sobie teraz. Ładniutka. Ładniutka. Telefon do kieszonki. A my idziemy dalej. Noż na litość boską. Poważnie. Poważnie, moi drodzy. 3 posągi. Z 2 różnymi symbolami. Gwiazda i pierścień. To hoysalskie symbole słońca, ale twoje określenie jest. Jedziemy. Tylko jak? Dobra, w bok. O mały włos! Okej. Zamach. Nie jest tak źle. No, moi drodzy, jest zagwozdka. Jest zagwozdka. Na pewno musimy skoczyć tu. Ten będzie bił. No nie możemy skoczyć tam. Chyba że skoczymy tu. Dobra, raz, dwa, jeszcze trochę, trzy. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Pięknie, moi drodzy, pięknie. Nieźle, jestem za tobą. To już jest żart. No to już jest żart do kwadratu. Ile? Tak myślałam, że czeka nas powtórka. 5 posągów. Zobaczysz. 5 posągów, w tym mamy nowy typ posągu, pięknie, pewnie będzie miał kolejną animację. Koleżka teraz będzie bił. Dobra, skoczymy tu. Teraz skoczymy tu. Mało brakowało! Dobra, jedziemy. Ten uderzy teraz w to miejsce. Dobra, zobaczmy, co się stanie. Dobra, wracamy. Lecimy. Raz. Dwa. Cofniemy się. No, moi drodzy. No, powalona sprawa. Dobra, lecimy tu. Teraz skoczymy tu. Raz. Dwa. Moi drodzy, przeszliśmy. Przeszliśmy tą wielką zagadkę. Okej, udało się. Jakimś cudem się udało. Nie będę narzekać. Naprawdę nie będę narzekać. I mamy piedestalik, moi drodzy. Otwieramy kurek z wodą. Ułóżmy topór. Aha, dobra, jeszcze trzeba topór ułożyć. Co to ma być? To nie fair. Dobra, cyk. Moi drodzy, zagadka rozwiązana. Siwo. Pięknie. Załatwmy to szybko, co? Pięknie. Widzisz? Jednak łatwo nie jest. Żyjesz? Ale co to za życie? Druga próba, moi drodzy. Miejmy nadzieję, że ta rączka wytrzyma. No niech stanie się woda. Jest i trzeci. Wiesz, szukanie skarbów nieźle ci idzie. Szybko się uczę. Jedno pytanie. Mogłabyś przecież robić cokolwiek zechcesz. Dlaczego wolisz wrócić do Shoreline? Żartujesz? Nie. wspólnik wsadził mi nóż w plecy. Mój zastępca nawiał z łupem. Nathan i Samuel Drake dali nogę, a ty się jeszcze nad czymś zastanawiasz? Tak. Spieprzyłam to. I chcę to naprawić. Czym ty się tak ciągle bawisz? To mój talizman. Przyszedł pocztą niedługo po przeprowadzce. Dobra, zwijajmy się. Jeszcze Asav nas uprzedzi. Wiesz, nieraz zdarzyło mi się nawalić. Wtedy trzeba się otrzepać i iść dalej. Nie lubię porażek. Jak każdy, kochana. Moi drodzy, mamy tutaj przepiękny widok, przepiękny krajobraz. Jest to bardzo dobre miejsce, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria się wam spodobała. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!